Witamy serdecznie. Naszym gościem o poranku jest były wiceminister obrony, były poseł i europoseł SLD Janusz Zemka, ale także porucznik rezerwy. Dzień dobry. No to prawda. Dzień dobry, witam pana. Słyszeliśmy w faktach, że 70 rosyjskich ataków odbili minionej doby Ukraińcy. Jak pan sądzi, coś się zaczyna poważniejszego dziać na froncie? No bo w ostatnim czasie było trochę takiego względnego spokoju, powiedziałbym. Ja myślę, że jeszcze się tak do końca to nie zaczęło coś poważnego dziać, natomiast ewidentnie przygotowania trwają do działań. Wydaje mi się, że Ukraińcy gromadzą siły do takich ataków bardziej ofensywnych. Czyli myśli pan o kontrofensywie ukraińskiej? Tak, ja myślę, że wie pan, tu potrzeba kilku rzeczy. No po pierwsze, to potrzeba znacznie więcej sprzętu nowoczesnego i on dopływa, no na szczęście w tym momencie do Ukrainy. On dociera stopniowo na front. Ukraińcy szkolą, z tego co słyszymy, to rezerwy, uzupełniają osobowe stany. No i to, co ma znaczenie istotne, to warunki pogodowe, żeby działać na takim terenie. Czyli czekamy na wiosnę. Działać w tych warunkach złych. No więc wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, że Ukraińcy przygotowują się do ofensywy. Ja nie zakładam, żeby te działania toczyły się na jakimś dużym froncie, ale odcinkowo na pewno do ukraińskiej kontrofensywy dojdzie. No za chwilę będą czołgi zachodniej produkcji, samoloty poradzieckie już zdaje się są na Ukrainie. Jak pan sądzi, te dostawy najnowsze mogą otworzyć jakiś pozytywny rozdział? Te dostawy na pewno poprawiają zdolności do działania, ale ja bym tak nie przeceniał póki co skali tych dostaw, bo pamiętajmy przykładowo, że na razie mówimy o dziesiątkach czołgów, być może o setkach, natomiast do ofensywnych działań potrzeba dla przykładu czołgów znacznie więcej, więc wydaje mi się, że te dostawy dopływają stopniowo. Stan ukraińskiej armii, jeśli chodzi o wyposażenie, jest lepszy i to bardzo ważne, no ale to jeszcze nie ta skala, która by satysfakcjonowała Ukraińców. No bardzo duża część naszego polskiego sprzętu pojechała na Ukrainę. Jak pan do tego Polska podchodzi? Polska się tutaj zachowuje bardzo dobrze. Z takich moich wyliczeń wynika, że myśmy Ukrainie przekazali około 25% ciężkiego sprzętu, jakie Polska. A nie niepokoi pana, że pewnie dopiero za kilka lat będziemy w stanie sensownie jakoś połatać te braki? No, potrzeba będzie kilku lat. Dzisiaj się zachowujemy w taki sposób, że Ukraina otrzymuje od Polski taką bardzo, że tak powiem, mocną i konkretną pomoc. Uzupełniamy to zachodnim sprzętem amerykańskim głównie i koreańskim, ale nie jest to jeszcze ten najnowszy, który nam się marzy. Na to potrzeba gdzieś, myślę, około 3 do 4 lat. Były wiceminister obrony Janusz Zemka zostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Zapraszamy tam słuchaczy, którzy byli z nami w RMF FM. Zapytam też o to, czy Zachód przekaże Ukrainie zachodnie myśliwce, czy Polska powinna oddać na przykład myśliwce F-16, a także czy w naszym kraju powstanie ogromna fabryka produkująca amunicję między innymi dla Ukrainy. Nasze radio znajdziecie na rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Tomasz Weryński, zapraszam. Były wiceminister obrony Janusz Zemke jest z nami w radiu RMF24. Panie ministrze, jest pytanie o nasze F-16 właśnie. No, słyszę na przykład od ministra Jabłońskiego z MSZ-u, od prezydenta, że nie mówimy nie oddaniu Ukrainie tych samolotów. Co pan o tym sądzi? Stać nas na pozbywanie się takiego sprzętu? Nie, wie pan, ja byłbym ostrożny bardzo. Jeśli chodzi o lotnictwo polskie, to póki co ono tak naprawdę opiera się w głównej mierze na F-16. MiG-29 przekazywane są Ukrainie. No, jeśli chodzi o SU-22, no to ich zdolności są niestety nikłe dzisiaj. Więc uważam, że powinniśmy jednak w pierwszym rzędzie myśleć o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o lotnictwo, co podkreślam z całą mocą, o bezpieczeństwie własnym. My póki co nie mamy żadnych samolotów, które byłyby w stanie zastąpić F-16, Polskiego nieba mają strzec FA-50 koreańskiej produkcji, natomiast zdecydowanie nie jest to liga F-16. To pamiętajmy, że te koreańskie samoloty, których mamy
otrzymać, czy też te kupić, bo przez Polska je kupuje 48 sztuk, to dopiero dotrą. To nie jest też taka sprawa prosta z miesiąca, no na miesiąc, żeby one mogły latać na polskim niebie. Więc jeśli chodzi o, ja bym podzielił samoloty w taki sposób, jeśli chodzi o MiG-29, to tu Ukrainie powinniśmy pomóc, dlatego że i tak będziemy w ich miejsce z czasem mieli samoloty nowsze, a do tego, co jest bardzo ważne, Ukraińcy mają i pilotów, i logistykę przystosowaną do używania tych samolotów. Jeśli chodzi o F-16, to byłbym ostrożny bardzo. Na razie ekwiwalentnych samolotów w lotnictwie polskim nie mamy i myślę, że przez 2 czy 3 lata ich nie będziemy mieli. No mówiąc o F-16, o zastąpieniu ewentualnie F-16, mówi się o FA-50 właśnie. Wielu ekspertów mówi, że w zasadzie kupujemy samolot do szkolenia pilotów. Ale pamiętam też, że jak kupowaliście 20 lat temu F-16, to też krytykowano, że kupujecie amerykański złom z pustyni. Nie, nie, to wie pan, to bawiło mnie bardzo, bo ja byłem przewodniczącym komisji przetargowej, która zdecydowała o kupnie F-16, no i bawiły mnie takie tezy, no, że kupujemy starocie. Proszę bardzo, od tego kupna minęło no dokładnie 20 lat i są to cały czas najnowocześniejsze samoloty, jakie ma Polska, bardzo nowoczesne. Teraz tak, jeśli chodzi o te samoloty koreańskie. To jest bardziej skomplikowana sprawa, bo samoloty, jeśli chodzi o ich jakość, dzielą się no, na tak zwane bloki, prawda? I tam każdy blok pokazuje określone zdolności. Otóż jeżeli chodzi o te samoloty koreańskie T-50, to blok 10 rzeczywiście zdolności bojowych za dużych nie ma, natomiast blok 20 już takie zdolności ma, więc ja nie do końca wiem, jakie samoloty kupuje Polska. Liczę na to, że kupimy te samoloty koreańskie, nowocześniejsze, które już też będą miały pewne zdolności bojowe, a nie tylko no, do szkolenia. No słyszę, że na przykład część misji taniej będzie wykonać tym koreańskim myśliwcem Tak. niż na przykład I to jest prawda. FM-16 czy w przyszłości FM-35. I to jest prawda. To jest prawda, że te samoloty, gdyby to był ten blok 20, to one byłyby bardzo użyteczne w szkoleniu pilotów, dlatego że łatwo z nich się przesiadać na F-16 czy F-35, ale też miałyby część zdolności bojowych. Tam przykładowo pewne typy rakiet mogłyby nosić, więc do takich misji, powiedzmy sobie, patrolowych, czy do takich mniej skomplikowanych bojowych misji, te najnowsze koreańskie FA-35 mogłyby się zdawać. No i pojawił się też pomysł F-15. Czy w czasach, gdy pan był wiceministrem obrony i negocjowaliście ten kontrakt w sprawie F-16, były rozmowy o tym ciężkim myśliwcu przewagi powietrznej? Nie, nie było rozmów. Wie pan, ja nawet byłem w fabryce, która w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie następuje montaż F-15, nie było na ten temat rozmów żadnych, dlatego że Amerykanie mówili, że F-15 używają dwie armie świata, to znaczy Stany Zjednoczone i Izrael. Nie było w ogóle nigdy mowy, żeby jakieś państwo trzecie mogło kupować F-15, dlatego że to są samoloty ciężkie, to są samoloty szturmowe o takich dużych zdolnościach bojowych. One dawały przewagę. Amerykanie zawsze pilnowali tego, żeby tą najnowszą generację mieć dla siebie, ewentualnie dla Izraela, więc propozycje takie nie padały. Myśmy się F-15 nie interesowali. Nas interesował samolot wielozadaniowy o różnych funkcjach, czyli że F-16 czy F-35 te zdolności wielozadaniowe ma. F-15 to jest raczej samolot szturmowy, więc on ma inne możliwości. Gdyby pojawiła się taka propozycja ze strony Amerykanów, to brałby pan taką maszynę? Przydałaby No się to Polsce? zależy, wie pan, na warunkach jakich, czy byśmy je ze Stanów otrzymali, czy też byśmy je musieli za miliardy dolarów kupić. Więc ja w ogóle uważam, że państwo takie jak Polska, my jesteśmy państwem o wielkości średniej, powinno mieć jednak ograniczoną liczbę typów samolotów, bo pamiętajmy, że z tym się także wiąże szkolenie, logistyka i tak dalej. Więc gdyby nasze lotnictwo docelowo opierało się na F-16 i na F-35, to wydaje mi się, że byłoby to rozwiązanie dobre. Wprowadzanie kolejnego typu samolotu bardzo by
te procesy szkoleniowe i różne wymogi logistyczne skomplikowało. Zostawmy samoloty, ale jeszcze nie schodźmy na ziemię, bo prezydent zapowiedział ostatnio powstanie komponentów wojsk kosmicznych. Jak pan to rozumie? To znaczy, wie pan, to jest jakiś kierunek, tylko nie do końca wiem, co się pod tym kryje, bo komponent wojsk kosmicznych mają no, największe państwa, armie świata, inwestują bardzo w ten komponent, tylko jest pytanie, co by to było, prawda? Coś tam zaczynamy w tym obszarze robić, bo podjęto decyzję o kupnie od Francji satelitów, co też mi się wydaje no, decyzją słuszną. Czyli akurat. Pewnie będzie to co jakiś rodzaj zabezpieczenia tychże satelit, no więc bo ja myślę, jak rozumiem, jeżeli, tak to działa, że może dochodzić do niszczenia to, albo zakłócania satelitów. Związane z rozpoznaniem głównie i budową tutaj tej większych, że tak powiem, zdolności własnych. Jeśli chodzi o rozpoznanie, to byłby to kierunek słuszny, dlatego że oprócz polegania na rozpoznaniu amerykańskim przykładowo, no warto też mieć jednak zdolności własne w tym obszarze. Janusz Zemke jest naszym gościem w radiu RMF24. Panie ministrze, kilka dni temu odbyły się pierwsze strzelania czołgów K2 i armatochaubic K9. No to jest koreańska produkcja. Zacznijmy może od czołgu K2. To jest dobry wybór? Ha, ja myślę, że wie pan, w sumie to jest wybór dobry. Bo tak, od Amerykanów kupujemy, jak wiemy, 250 sztuk najnowszych Abramsów. No, od Koreańczyków to jest skala znacznie, znacznie większa, bo to jest 1000 w sumie. To znaczy, my niestety nie mamy własnej no, konstrukcji nowoczesnego czołgu. Niestety, bo kiedyś Polska miała dość takie duże zdolności w tym obszarze, możliwości. Obecnie no, nie mamy. Prace, które trwały, nie doprowadziły do jakiejś takiej produkcji szerszej, więc w sumie wydaje mi się, że tutaj wybór jest wyborem słusznym. No, a gdyby pan był szefem MON-u, to podjąłby pan decyzję o współpracy z Koreą w kwestii polonizacji czołgu K2? No to zobaczymy, jaka ta współpraca będzie, bo wie pan, ja się trochę boję, że Koreańczycy mogą się tutaj usztywnić, jeżeli Polska dokonała wyboru czołgów Korei. No i teraz mówi, że ta produkcja zostanie przeniesiona, bo ona ma zostać przeniesiona głównie do zakładów w Poznaniu. No to zobaczymy, na ile Koreańczycy będą skłonni te technologie przekazać Polsce. Powinniśmy tu naciskać twardo i rzeczywiście mieć takie możliwości, nie tylko na montażu prostego, ale także myślę o produkcji wielu, wielu elementów w przemyśle polskim, bo jeżeli mówimy o 1000 czołgów, no to jest, że tak powiem, program na pewno no, na 10 lat, więc warto by tutaj no, rozwinąć przy okazji i instytuty polskie, i polski przemysł. A czy czołgi K2 i Abrams to się panu jakoś gryzie, czy wręcz przeciwnie, będą się po prostu dobrze uzupełniać? No wie pan, pomysł jest taki, jak wiemy, żeby te czołgi służyły w dywizjach różnych, prawda? Oczywiście znacznie lepiej z punktu wojska byłoby mieć jeden typ no, podstawowego czołgu. Logistycznie to byłoby, lepiej. Znacznie prostszej. To byłoby znacznie prostszej. Będziemy mieli tych typów no, za dużo w sumie, bo pamiętajmy, no, że nawet gdybyśmy zrezygnowali z wszystkich PT-91, to jeszcze no, Leopardy mamy. No więc, ale to jest tak. Jak rozumiem, znaczenie tutaj miało także tempo dostaw. Amerykanie nie byli w stanie, że tak powiem, no wyprodukować tak dużej ilości czołgów, jakby Polska chciała w ciągu kilku lat. No więc zdecydowano się na kupno w Stanach Zjednoczonych i na kupno w Korei. Fachowcy powiadają, że można było dyskutować i kupić europejski czołg. Myślę tutaj głównie o kolejnej generacji Leopardów. No, decyzje są takie, no trudno mi je kontestować teraz. Podkreślę tylko, że niezwykle istotne jest, żebyśmy przy okazji kupili czy też otrzymali technologię nowoczesną i żebyśmy mieli zdolność nie tylko do takiego prostego montażu czołgów, tylko także, żebyśmy mieli zdolność do produkcji wielu, wielu elementów do tego czołgu. To byłoby podniesienie polskich zdolności produkcyjnych i przemysłu obronnego na wyższy poziom znacznie niż to się dzieje dzisiaj. A co pan sądzi o armatochaubicach K9? No my mamy świetnego Kraba i jest pytanie,
Czy my aż tak się musimy śpieszyć i kupować koreański sprzęt zamiast udoskonalać kraba? Tutaj mam wątpliwości zasadnicze. Akurat jeśli chodzi o armaton, o haubicę, to argument, który Ministerstwo Obrony podawało, był taki, no, że polski przemysł, mowa tutaj głównie o hucie stalowej Woli, no, nie ma takich możliwości, zdolności, żeby radykalnie zwiększać produkcję krabów, prawda? No ale dobrze, koreańskie otrzymamy i tak za kilka ładnych lat, więc moim zdaniem był jednak czas, żeby zainwestować w bardzo znaczny sposób w polski przemysł. Zresztą to się dzieje, bo rząd zadeklarował teraz, że huta stalowa Wola otrzyma wsparcie finansowe przekraczające, wydaje mi się, 1 200 000 000 zł, no ale to można było zrobić szybciej, większą skalę. Jeśli chodzi o armaton, o haubicę, to wydaje mi się, że tutaj lepszą decyzją byłoby oparcie tego rodzaju broni o produkcję w Polsce. No dobrze, akurat a wizja... tutaj mam do wątpliwości zasadnicze. A wizja 500 hajmarsów się panu podoba? Prezydent Andrzej Duda powiedział niedawno, że no zakup właśnie 500 hajmarsów jest po to, żebyśmy nie musieli walczyć. No to jest jeszcze, wie pan, większa skala, bo do tego musimy dodać podobne wyrzutnie rakietowe koreańskie, prawda, które też Polska przekazuje. Nie. No pewnie w sumie ich będzie pewnie około 500. Nie sądzę, żeby no, to było 500 hajmarsów. Co najmniej w sumie, jeżeli amerykańskie będą i koreańskie, to będzie w ogóle to gigantyczna skala. Stany Zjednoczone jeszcze w zeszłym roku miały do hajmarsów 410, prawda, a Polska tutaj decyduje się na jakąś. Nie. Moim zdaniem przy tego typu zakupie, bo nie kontestuję, bo decyzja, żeby do hajmarsy kupić, jest decyzją słuszną. To po prostu kupujemy, rzeczywiście pan, to tak jakbyśmy w samochodach kupowali najnowszego tam Mercedesa albo Audi, prawda? Więc tu, jeśli chodzi o technologię, o zdolności bojowe, to jest to rzeczywiście, że tak powiem, broń z najwyższej półki, tylko że moim zdaniem to trzeba, że tak powiem, bilans robić między kupnem wyrzutni rakietowych, a kupnem samych rakiet. Otóż ja myślę, że lepszą decyzją byłaby taka decyzja, no, że mamy tych wyrzutni mniej, ale kupujemy znacznie więcej rakiet. Przypominam, że rakiety są bardzo, że tak powiem, i skomplikowane, i równocześnie drogie. Taka najtańsza rakieta do Hajmarsa kosztuje około 150 tysięcy dolarów jedna, więc my ich z tego, co... No podobno jest też pomysł... Chcemy kupić 9 tysięcy sztuk. No to jest, przepraszam bardzo, to będzie stanowczo, że tak powiem, za mało, więc co z tego... Panie ministrze, podobno jest pomysł budowy w Polsce fabryki, która po pierwsze zapewniałaby pewnie amunicję dla Ukrainy, ale i dla nas. No jakie jest pana zdanie? No, absolutnie uważam, że to jest kierunek słuszny. Powinniśmy mieć, że tak powiem, zdolność nie tylko do produkcji amunicji, tylko także po prostu rakiet, dlatego że w sumie, jeżeli wie pan, założymy, że tego typu wyrzutnia będzie służyła 30, czy że tak powiem 40 lat, to trzeba mieć absolutnie własną zdolność, własne możliwości do produkcji rakiet, bo inaczej będziemy je co roku kupowali za gigantyczne środki w innych państwach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście każdy by wolał, ja bym wolał, żeby tego typu technologie, ale potem zakupy odbywały się w Polsce, w przemyśle polskim. Więc to jest, jeśli chodzi o inwestycje, to jest, że tak powiem, słuszne. Czas nas niesamowicie goni, a chciałem pana jeszcze zapytać o program Miecznik. No do 2031 roku mamy mieć 3 wielozadaniowe fregaty za 8 miliardów złotych. Jaka jest pana opinia? Podpowiem krótko, oby dobrze. Wie pan, to nie jest... A za pana czasów były jakieś takie chęci, żeby tutaj marynarkę wzmacniać? Ja uważam, że absolutnie marynarkę musimy wzmocnić. Wie pan, my zapominamy często o tym, że Polska jest krajem morskim i że mamy na morzu... No część ekspertów uważa, że Polsce nie są potrzebne takie okręty. Nie, absolutnie są potrzebne i ja uważam, że w ogóle kupno 3 to minimum w ogóle i te inwestycje dotyczące marynarki, bo teraz na szczęście trochę ich jest. Tutaj mamy jasność, jeśli chodzi o trałowce. Moim zdaniem to, co może
i niepokoić i obawy budzić to brak jakichkolwiek decyzji związanych z okrętami podwodnymi. Tu jest jakaś taka no, zadziwiająca cisza, prawda? To niedobrze, dlatego że, podkreślę jeszcze raz, jesteśmy państwem morskim, interesy mamy na Bałtyku i nie tylko na Bałtyku, ale także w pobliżu własne, ekonomiczne i absolutnie powinniśmy także inwestować w marynarkę. Z tym, że pamiętajmy, że w przypadku polskim, jest tak w przypadku Polski, no ze względu na nasze położenie terytorium, dominujące będą zawsze wojska no lądowe, jeśli chodzi o potencjał. Musimy mieć bardzo silne lotnictwo, które ma także zdolność do samodzielnych działań i jeśli chodzi o marynarkę, no to na tyle mocno, żeby ona zabezpieczała nasze interesy ekonomiczne i wojskowe na Bałtyku i w pobliżu. Panie ministrze, tutaj się nie możemy zdawać na sojuszników tylko. Sprzęt sprzętem, ale ludzie są ważni. Co pan sądzi na temat zasadniczej służby wojskowej? Może w obliczu tak ogromnego zagrożenia powinniśmy na przykład, no nie wiem, 19-latków wysyłać na jakieś 3-miesięczne podstawowe szkolenie wojskowe? Wie pan, ja myślę, że na razie takich potrzeb na szczęście nie ma. Wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem jest ta formuła dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przewiduje się, że w tym roku taką, tak powiem, służbę odbyłoby 25 tysięcy osób. One mają tworzone warunki, wydaje mi się, niezłe dzisiaj w wojsku, więc zobaczymy, jak się sprawdzi ta formuła, bo gdyby rzeczywiście z tej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w tym roku skorzystało 25 tysięcy osób, to przez część z nich przejdzie do wojska i zostanie żołnierzami no, zawodowymi, ale ta pozostała część to do rezerw przejdzie. Gdyby to było co roku 25 tysięcy osób, to bylibyśmy w stanie w ciągu kilku lat odbudować no, rezerwy. Natomiast gdyby to się nie udało, no to być może trzeba będzie szukać na rozwiązań innych. Panie ministrze, ostatnie pytanie, już zupełnie nie wojskowe. Wybory się zbliżają. Ma pan jakieś tutaj chęci wystartować? Nie, wie pan. Ja parlamentarzystą byłem przez 30 lat, równo 20 lat w polskim Sejmie, 10 lat w Europarlamencie. Osiągnąłem emerytalny wiek i uważam, że kiedyś trzeba przyjść, kiedyś trzeba odejść, aczkolwiek interesuję się oczywiście bieżącą polityką, interesuję się wszystkim, co dotyczy obronności, wojska. Czytam na ten temat, prowadzę sporo rozmów, piszę trochę, więc to będzie ten mój typ aktywności. Politykę taką profesjonalną, zawodową mam już za sobą, na szczęście. Janusz Zemke, były wiceminister obrony, bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Też dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia.